Już lipiec, a więc za rok, prezydent ogłosi wybory, najpóźniej za rok. Zbliża się kampania wyborcza. Taka prekampania już właściwie trwa od chwili, kiedy Donald Tusk rozpoczął objazd kraju, a później zanim inni politycy, w tym Jarosław Kaczyński. Na pewno ta wielka konwencja, największa konwencja od wielu, wielu lat opozycji, zorganizowana w Radomiu przez platformę obywatelską, będzie takim kamieniem milowym. W tej prekampanii. Szykują się również wszyscy do startu. Ja zapowiedziałem swój start w tych wyborach. Za rok będę się rejestrował powoli do startowania prawdopodobnie do senatu. Jednocześnie mamy kumulację negatywnych zjawisk ekonomicznych. Inflacja 15,6% to oznacza że znacząca część społeczeństwa będzie biedować. Taka jest prawda. już dzisiaj półtora miliona naszych rodaków znajduje się w nędzy. To jest dwa razy prawie więcej niż było 7 lat temu. W nędzy. Czyli nie mają często ludzie, co jeść? Taka jest cena tego cena rządów Prawa i Sprawiedliwości i cena rządów Adama Grapińskiego w Narodowym Banku Polskim. Ze wszystkich wskaźników, tak zwanych, które określają nastroje w przemyśle, w, wśród biznesu, wszystko wskazuje na to, że w czwartym kwartale wejdziemy w recesję, a to oznacza zwiększanie się bezrobocia i kłopoty wielu, wielu polskich rodzin. To do tego dochodzi trwały konflikt w rządzie, który uniemożliwił przyjęcie rozwiązań, które były dogadane z Komisją Europejską i w rezultacie Komisja Europejska ustami swojej komisarz pani Jurowej właściwie zapowiedziała, że żadnych pieniędzy do czasu przywrócenia praworządności, czyli ze względu na ten klint do końca rządów PiS nie będzie. No bo i słusznie bo Komisja obawia się, że te pieniądze zostaną rozkradzione przy obecnym stanie prokuratury. Która nie ściga przestępstw, oczywistych przestępstw na szkodę finansów publicznych, również na szkodę finansów Unii Europejskiej, przekazywanie pieniędzy tej bandzie złodziei oznaczałoby po prostu okradanie społeczeństwa polskiego. I wydaje się, że takie działanie jest absolutnie racjonalne, żeby poczekać, aż złodzieje znajdą się tam, gdzie jest ich miejsce, czyli na ławie oskarżonych i w więzieniach. Myślę, że ten rok, rok przedwyborczy, już taki bezpośredni rok, który jest przed kampanią wyborczą, będzie niezwykle ciężki, jeżeli chodzi o stronę ekonomiczną. Natomiast, jeżeli chodzi o stronę polityczną, będziemy obserwować stały spadek poparcia dla PiSu. Z tego powodu, że nawet do ich wyborców, którzy są pod pewną umbrelą, Pewnym parasolem ze strony telewizji publicznej dociera powoli to, że, no, że nie ma do, co do gar... czego do garnka włożyć, i w związku z tym ktoś jest, ktoś jest za to odpowiedzialny. Ludzie w sondażach wskazują odpowiedzialność rządu i, i NPP, zresztą słusznie, za tę sytuację. Ostatnich przyszła informacja z Niemiec, że inflacja tam spada a u nas rośnie. W związku z czym teza Morawieckiego, że za inflację odpowiada wojna, czy Putin, on to był Putin, inflacja, po prostu się nie zweryfikowała. Za inflację odpowiadacie, panie Morawiecki, wy. Pan, pan Grapiński, pan Jarosław Kaczyński. I też niestety pan prezydent, bo mianował znowu Grapińskiego na kolejną kadencję. To wy odpowiadacie za inflację, to wy odpowiadacie za zubożenie ludzi, to wy odpowiadacie za to, że ludzie dzisiaj często głodują w Polsce. Taka jest prawda. Nieodpowiedzialna, populistyczna polityka gospodarcza kończy się zawsze nędzą. A to, że nędzarzami się łatwiej manipuluje i łatwiej im się rzeczy wmawia, to jest prawda znana od lat. I wy świadomie w pewien sposób doprowadzacie ludzi do rozpaczy, do, do ubóstwa po to, żeby nimi łatwiej manipulować, żeby prze, e, łatwiej wzbudzać emocje społeczne, przekierować gniew ludzi na jakieś grupy społeczne, tak jak żeście zwalczali nauczycieli, lekarzy, prawników, e, no właściwie wszystkie e, zawody, które e, ostatnio kontrolerów lotów, wszystkie zawody, które były zawodami niezależnymi troszeczkę od waszych decyzji były przez was zwalczane. To się kończy po prostu takim, taką właśnie sytuacją. Populizm prowadzi do biedy. I ta bieda wywoła gniew. I ten gniew spadnie na wasze głowy. Na pewno nie pozwolimy w kampanii wyborczej wmówić, że to jest wina kogokolwiek innego. Za inflację odpowiadacie wy. Za zubożenie odpowiadacie wy. Za to, że ludzie dzisiaj nie wyjeżdżają na wakacje, odpowiadacie wy, tak, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Adam Grapiński. Ta trójca będzie w przyszłości również prawnie odpowiadać za to, do jakiej, do, do jakiej sytuacji doprowadziła polską gospodarkę, polską ekonomię, nasz budżet państwa i y, też budżety y, wielu, wielu milionów polskich rodzin. Dziękuję Państwu uprzejmie. Proszę bardzo o subskrypcję kanału. Już mamy 66 tysięcy subskrybentów. Bardzo bym chciał, abyśmy przez to lato dojść do 75 tysięcy i w związku z tym proszę Państwa bardzo łagodnie i bardzo grzecznie o subskrypcję.